Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy już bez radosnej melodii czołówki tego cyklu, opartej przecież na wielkanocnym Alleluja, nasze spotkanie ze Słowem i muzyką również w czasie Wielkiego Postu. W środę popielcową Kościół daje nam psalm 51. Dobrze ten psalm znamy. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój mam zawsze przed sobą. Ten psalm miał napisać król Dawid po grzechu, którego się dopuścił z Batrzebą. I później, gdy też posłał jej męża, Uriasza Chetytę, w takie miejsce bitwy, aby ten zginął. Prorok Natan zdemaskował ten grzech Dawida. I od tej pory on tak wyznaje, że zawsze to ma przed sobą. To, czego się dopuścił, ten grzech. Ale to było też wielkie zwycięstwo Dawida, że potrafił swój grzech i swoją słabość uznać. I Pan zmiłował się nad nim. O wiele gorszą sytuacją jest wtedy, gdy człowiek przekonany o własnej wielkości, o słuszności swoich racji. I mamy tego owoc teraz, tego, czego doświadczamy, czego doświadcza Europa, Ukraina. Na ten Wielki Post, gdy zaczynamy od psalmu 51, niech to będzie właśnie wezwanie dla nas. Byśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy słabi, grzeszni. Bóg nas kocha. Nie zraża się naszą słabością, ale niech ta codzienne doświadczanie grzechu, upadku, które każdemu z nas się zdarza, jeszcze więcej wyzwala w nas takiej pokory, takiego ufnego przylgnięcia do Pana. I może właśnie w tym czasie, ja sam zobaczyłem, że ostatnio gdzieś tak dużo, wiadomo, każdy z nas chce wiedzieć, jaka jest sytuacja, co się dzieje, ale gdy tak zauważyłem, że też bardzo regularnie śledzę te informacje z przebiegu wojny, no bo tak to trzeba nazwać otwarcie, to też coraz więcej wkrada się lęku i przypominam sobie tę sytuację, gdy też Piotr wyszedł z łodzi i patrząc na Jezusa był w stanie iść po wodzie, ale gdy tylko obejrzał się w lewo czy w prawo, zobaczył wiatr i falę, która się pojawiła, zaczął tonąć. I to jest właśnie zadanie dla nas, może w tym czasie szczególnego Wielkiego Postu w 2022 roku, by być wpatrzonym w Jezusa. I Wielki Post daje nam ku temu okazję. Porozważamy drogę krzyżową, rozważamy gorzkie żale. Jesteśmy wpatrzeni w naszego Pana, który z miłości do nas oddaje życie. I dziś Jezus też jest z tymi wszystkimi cierpiącymi. I chciejmy właśnie przez rozważanie Jego męki i Jego miłości w tym czasie Wielkiego Postu łączyć się z tym, który cierpi, w tych, którzy dziś oddają życie. Oddają życie także za naszą wolność, za pokój na naszej ziemi, za pokój w Polsce i w Europie. I w tym takim modlitewnym zatrzymaniu, trwaniu, skupieniu się na Jezusie. Chcielibyśmy przeżyć ten Wielki Post, mając świadomość, że bez Jego pomocy i bez Jego łaski nic nie możemy uczynić, bo grzech mój, grzech nasz, zawsze mamy przed naszymi oczami. Życzę Wam, siostry i bracia, dobrego doświadczenia miłości Pana Boga w tym czasie Wielkiego Postu. Przeżycia też własnej grzeszności i jeszcze większego przylgnięcia do tego, który nas kocha, który oddał za nas życie. I niech w tych rozważaniach na dziś, na środę popielcową, pomoże nam przepiękna aria Alessandro Stradelli, Pieta Signore, zmiłuj się Panie. Wykona ją Mateusz Eckert, baryton, a na organach akompaniuje Dawid Rzepka, jest to zapis
koncertu, który odbył się 15 sierpnia 2021 roku w Sanktuarium Krwi Zbawiciela Kościół Przemienienia Pańskiego w Paradyżu w diecezji radomskiej. Zapraszam do wysłuchania tej cudownej arii. Niech ona pomoże nam wejść w klimat wielkopostnych rozważań. Mm.